Witam Was na naszym kanale. W tym odcinku przetestujemy nową X5, czwarta już generacja tego modelu. Niekwestionowany lider sprzedaży dużych SUV-ów. Nasza X5 miała debiut końcem 2018 roku, także już jest niemal 2,5 roku na rynku. Nasz model jest wyposażony w pakiet sportowy M. Co jest charakterystyczne, to przede wszystkim od razu zobaczymy to na pierwszy rzut oka po zderzaku. Opcjonalnie auto wyposażone jest w piękne reflektory laserowe. Charakterystyczne jest to, że tutaj mamy napis laser oraz to, że mamy dodatkowo pod tym kloszem umiejscowione taką lampkę w kształcie litery X, świecącą oczywiście na niebiesko. Charakterystyczne przy pakiecie sportowym M to to, że mamy ogromne zaciski, ogromny hamulec oraz te elementy w nadwoziu są lakierowane w kolor nadwozia. Te kosy, one wizualnie poszerzają nam też samochód. Bardzo duży grill. Na początku było wielu przeciwników tego grilla, natomiast powiem Wam szczerze, że na żywo to wygląda bardzo dobrze. Opcjonalnie dodatkowo możecie ten grill wybrać w kolorze czarnym, bo w standardzie jest w kolorze srebrnym. Bardzo duże wloty, tak jak powiedziałem, i charakterystyczne jest to, co było już w poprzednim modelu, to to, że tutaj mamy kurtyny powierzchowne, które w zależności od temperatury i prędkości auta, one się będą zamykać bądź otwierać. U nas samochód wyposażony jest w koła 21-calowe. Jeżeli są osoby, które chciałyby jeszcze większe koła, no to tutaj możecie wybrać sobie 22 cale. Nasz samochód wyposażony jest w zawieszenie pneumatyczne, dzięki czemu możecie regulować wysokość tego zawieszenia oraz regulować jego twardość. Jeżeli myślicie o zakupie X5 z przeznaczeniem, żeby było to auto rodzinne, to powiem Wam, że to jest rewelacja. Z tego względu, że w poprzednim modelu kanapa no była oczywiście trzymiejscowa z tyłu, natomiast problemem było to, że jeżeli miały z tyłu siedzieć trzy osoby, a osoba, która miała jechać na środkowym fotelu, środkowym rzędzie kanapy, no to był to dramat, bo ta kanapa była mocno taka wyprofilowana do góry, natomiast tutaj, zobaczcie, jest to fajnie zrobione, bez problemu, tutaj trzecia osoba, która jedzie z tyłu, może komfortowo podróżować. Co się też fajnie, że się zmieniło, to jest to, że mamy tutaj wloty powietrza. Dodatkowo, nie dość, że tutaj w tunelu środkowym, dodatkowo tutaj w słupku są nawiewy powietrza, także każda z osób jadąca z tyłu może sobie tą temperaturę regulować, w sensie ma nawiew. Wszystko ładnie wykończone, tutaj skóra syntetyczna akurat, natomiast tutaj wszystko ładnie obszyte skórą. Tutaj mamy dodatkowo taki pasek LED-owy, bardzo ładnie to w nocy wygląda, wszystkie schowki tak naprawdę i te klamki są podświetlane, kolorystykę też możecie sobie dowoli zmieniać. Jeżeli z tyłu jadą dwie osoby, nie cztery, nie trzy. Podłokietnik, można sobie komfortowo tutaj podróżować. Nie zabrakło oczywiście schowka na jakieś napoje i tutaj dodatkowo na jakieś drobne rzeczy ten schowek się znajduje. Także to fajnie wykonane. Ciemna podsufitka oczywiście, która jest standardem przy pakiecie sportowym M. Dla osób jadących na tylnej kanapie nie ma tego problemu z tym tunelem środkowym, bo ma on dosłownie kilka centymetrów tutaj takiego wyżłobienia, natomiast jest on praktycznie płaski, także nie będzie przeszkadzać to, żeby sobie ktoś tutaj nogi oparł. Klima czterostrefowa, osoby jadące z tyłu mogą sobie dodatkowo tą temperaturę regulować. O, fajnie widać tutaj dodatkowo. Oczywiście do regulacji nawiewy. Dodatkowe podświetlenie w podsuficie. Lewa strona, prawa strona oczywiście i możliwość wyłączenia zupełnie tego oświetlenia. Dostęp komfortowy, czyli nic innego jak dostęp bezkluczykowy. I dzięki temu możemy tak naprawdę samochód otwierać na trzy sposoby. Pierwszy to jest pilota. Wystarczy nacisnąć tutaj guzik, bagażnik nam się sam otworzy. Drugi sposób to jest otwarcie tutaj naciskając po prostu wyłącznik. Natomiast trzeci sposób jest tak zwany skopa. Wystarczy kopnąć tutaj w okolicach zderzaka i bagażnik nam się otwiera. Jak zobaczycie, co się zmieniło w odróżnieniu do poprzedniego modelu, to jest to, że ta część jest otwierana elektrycznie. W poprzednim modelu niestety tego nie było, a jest to bardzo fajna rzecz, bo później przy zamykaniu często zdarzało się tak, że po prostu trzeba było to mocno domknąć, tą pokrywę bagażnika, bo jeżeli tego nie zrobiliśmy, no to ten bagażnik nam się nie zamykał. Także tutaj bardzo fajnie, że producent o tym pomyślał. I w razie zamykania wystarczy po prostu tutaj nacisnąć i ta klapa dwuczęściowo się nam po prostu składa. Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na pakowność tego auta. Bagażnik ma 650 litrów i uwaga, zmieścicie, tak jak widać, nie dość, że trzy walizki, jeszcze jakąś torbę, jedną, drugą czy trzecią możecie spokojnie tutaj włożyć. No to uwaga, jeżeli by Wam miejsca zabrakło, to mamy tutaj dodatkowe miejsce. Także taka torba, bagażówka
spokojnie tutaj się mieści. Także super. Bagażnik jest bardzo prosty, foremny, że tak powiem, ustawny. Też fajną rzeczą jest to, że możecie fotele składać tutaj, wystarczy to nacisnąć. Czego mi brakuje, to tego, że fotele, szkoda, że te oparcie nie są składane w drugą stronę elektrycznie. Niestety tutaj trzeba po prostu ręcznie te fotele później złożyć. Natomiast tutaj znajdują się jeszcze dodatkowe schowki. Tak naprawdę no to jest to schowek na apteczkę, natomiast spokojnie tutaj jakieś drobne rzeczy, jadąc gdzieś na biwak, spokojnie tam jakieś jeszcze drobne rzeczy wrzucicie. Co uważam, że też jest bardzo fajną rzeczą, to jest to, że tutaj dodatkowe są takie mocowania, siatki, załóżmy do zakupami, sobie tutaj powiesicie i się one nie będą nam walać. Oczywiście roleta też jest wyjmowana. Jeżeli byście mieli też problem z tym, żeby się zastanowić, co z tą roletą zrobić, no to jest bardzo prosty sposób, producent fajnie tutaj pomyślał. To jest to, że tą roletę możecie tutaj schować. Zróbcie to w ten sposób, że najpierw wyjmijcie ten boczek, ten od apteczki. Łatwiej będzie to w ten sposób zrobić, bo jeżeli tego nie wyjmiecie tego boczku, po prostu problemem będzie włożenie tej rolety. Co do jeszcze tyłu, charakterystyczne jest to przy M pakiecie, że ten tylny zderzak jest zupełnie zmieniony. Też nawiązanie tutaj do sportu, no jeszcze brakowało, żeby były te żeberka, no to by był ten tylny dyfuzor taki mocno sportowy, natomiast tutaj już jest nawiązanie do tego sportu. Trapezowe końcówki układu wydechowego, a raczej sama ta obudowa zderzaka, natomiast mamy tutaj tłumik prawdziwy, najprawdziwszy tłumik, nie jest on schowany spod spodu, a tutaj są zaślepki. Światło oczywiście w technologii LED, ładnie to wygląda w nocy, poszerza optycznie oczywiście samochód. Szkoda tylko, że producent zaoszczędził tutaj na kamerze, a dokładnie chodzi mi o to, że ona jest niechowana i gdzieś jadąc, jeżeli są złe warunki drogowe, no to ta kamera jest mocno zabrudzona i cofając, no to po prostu nie będziemy widzieć, co z tyłu jest. Sercem naszego auta jest sześciocylindrowy rzędowa jednostka generująca moc 265 koni i 620 Nm momentu obrotowego. Auto przyspiesza do setki w 6,5 sekundy i spełnia normy spalin Euro 6, także dla osób, które boją się, że z samochodem nie wjedziecie do większości miast europejskich, jest to guzik prawda, bo bez problemu tym autem praktycznie do każdego miasta w Europie wjedziecie. Tutaj widać dodatkowo jest całe nadwozie wzmocnione, są poprzeczki. Dawniej można było zauważyć w autach sportowych, że była jedna tutaj taka poprzeczka przez całą szerokość auta przebiegała, natomiast tutaj producent widział, że o tym pomyślał i wzmocnił całe nadwozie. Też wiele osób konfigurując czy oglądając to auto też pyta, co to jest. No to tak na marginesie, są to ładunki pirotechniczne. Polega to na tym, że jeżeli byście wzięli załóżmy pieszego na maskę, ta maska się nam nieco uniesie. Może nie wy, tylko pieszy się nie dobije do silnika ciałem, tylko to będzie działać jak załóżmy ta poduszka powietrzna. To uważam, że też producent fajną rzeczą, którą zmienił, to jest to, że są podwójnie klejone szyby przednie. W aucie jest znacznie ciszej, poziom hałasu jest dużo niższy, natomiast no niestety czego nie ma, to podwójnie klejonych szyb z tyłu. Co jeszcze, no to dostęp komfortowy łatwo też zobaczyć, jeżeli mamy ten bezkluczykowy do auta. To jest to, że tutaj macie takie żeberka narysowane, no to tutaj mamy czujnik, którym zamykamy samochód. Jeżeli chcecie auto otworzyć, no to wystarczy po prostu dłoń wsunąć za klamkę i on się otwiera. U nas też auto wyposażone jest w system domykania drzwi. Rewelacyjna rzecz, jeżeli osoby, które nie miały, twierdzą, że nie warto tego kupować. Jedźcie sobie do salonu, popróbujcie, zobaczcie, jak to wygląda. Uważam, że jest rewelacyjną, natomiast później jedyną rzeczą, która będzie denerwować, to jest to, że biorąc pasażerów, będą oni po prostu strzelać drzwiami. Natomiast wystarczy delikatnie te drzwi przymknąć i one się same zamykają. Co się zmieniło w porównaniu do poprzedniego modelu, to, że dawniej mieliśmy taki przełącznik tutaj, którymi zmienialiśmy te światła, natomiast w tej chwili jest wszystko dotykowe. Bardzo fajnie uważam, że nie ma tych przełączników, bo czasem ktoś o to mógł zawadzić i to po prostu oberwać. Natomiast tutaj są już guziki. W odróżnieniu też od poprzedniego modelu, no to ustawienia fotela. Pamięć ustawień foteli została przeniesiona tutaj na słupek. Bardzo fajnie, bo jest to pod ręką. Dawniej było po prostu to umiejscowione tutaj z boku siedzenia i jadąc samochodem, no to trzeba było oderwać wzrok i się pochylić, zobaczyć, w którym miejscu jest ten przełącznik. Natomiast tutaj jest to przeniesione na drzwi. Kolumna kierownicza, oczywiście regulowana też elektrycznie. Bardzo fajna rzecz jest to, że
przypisując sobie ustawienia, załóżmy, fotela, możecie sobie też przypisać ustawienia koła kierownicy i również tutaj, co jest fajną rzeczą, to to, że w aucie mamy, mając oczywiście dwa piloty, u nas drugi jest ten wielofunkcyjny, możecie sobie do każdego z pilotów ustawić określone ustawienia samochodu. Raz, że oświetlenie, ustawienia fotela, ustawienia kolumny kierowniczej. Także wsiadając, jeżeli jeżdżą dwie osoby w domu takim autem, wystarczy wziąć swój kluczyk i będziecie mieli ustawienia swoje przypisane do danego kluczyka. Dodatkowo tutaj jeszcze, co uważam, że jest super rzeczą, to to, że nie musicie, czasem zdarza się w zimie tak, że musicie te wloty gdzieś kierować na szybę. Tutaj dodatkowy wlot powietrza jest kierowany na szybę, także jeżeli Wam szyba zaparuje, to nie musicie nic regulować. Oczywiście zegary, tak na, jak spojrzymy, już mamy elektroniczne, ciekłokrystaliczny wyświetlacz, tak zwany Life Cockpit, zarówno tutaj, jak i ten wyświetlacz jest już standardem, także tutaj nic przy konfiguracji takiego auta nie zmienicie. Łopatki do zmiany biegów przy kole kierownicy i te systemy wszystkie bezpieczeństwa i systemy asystujące, w zależności od tego, jaką wersję wyposażenia macie, możecie te guziki tutaj mieć bądź też nie. Poduszka powierzchna też obszyta bardzo ładnie skórą, ładnie to wygląda i narównuje tutaj do deski rozdzielczej. Co uważam, że BMW bardzo fajnie zrobiło, to to, że ta deska jest bardzo płaska. Tak naprawdę siedząc za kierownicą, ta deska, ten daszek jest praktycznie równy z maską. Także nic tutaj nam nie przysłania pola widzenia kierowcy. Nasz fotel akurat jest komfortowy, czyli najszerszy zakres regulacji, jaki był możliwy. Natomiast super rzeczą jest to, że regulacja chociażby wysokości zagłówka jest elektrycznie. Także nie musicie nigdzie szukać gdzieś tam jakichś guziczków i go podnosić. Wystarczy po prostu tutaj nacisnąć i jest on po prostu regulowany góra-dół. W porównaniu do fotela sportowego, że on jest dodatkowo łamany w połowie. Także jeżeli macie taki problem, siedząc, że macie fotel za bardzo do tyłu pochylony, że ja Wam pokażę, o co chodzi, to tym guzikiem regulujecie jeszcze w połowie kąt pochylenia tego fotela. Także rewelacja, jeżeli ktoś ma problemy z kręgosłupem, polecam wybierać opcjonalnie fotel komfortowy. Sama pozycja za kierownicą jest rewelacyjna, kierownica jest mała, cieńsza. Kierownica M-kowa w poprzednim modelu była bardzo taka gruba, tutaj wydaje mi się, że jest ona nieco cieńsza i fajne tutaj takie kierownica ma wyprofilowania na kciuki, także jadąc bardziej dynamicznie, ta kierownica bardzo fajnie leży w dłoniach. Opcjonalnie też grzana kierownica, tutaj mamy wyłącznik. Sama konsola środkowa jest znacznie tutaj szersza, jest takie centrum dowodzenia, że tak powiem. I uważam, że bardzo fajną rzeczą jest to, jeżeli wybierzecie sobie te szklane aplikacje. Rewelacyjnie to wygląda. Spotkałem się, że wiele osób konfigurując takie auta mówi, że troszkę to jest takie obciachowe, natomiast powiem Wam, że absolutnie nie. Dodaje to takiego kunsztu temu autu. Fajnie ta gałeczka jest wykonana ze szkła, tutaj iDrive dodatkowo też jest ze szkła, wyłącznik start-stopu, dodatkowo zmieniło się to, że dawniej był wyłącznik tutaj, także trzeba przywyknąć, jeżeli ktoś jeździł poprzednim modelem, to jest taka tendencja, że szukamy tutaj tego wyłącznika, także jest przeniesiony tutaj. Oczywiście przełączniki zmiennych właściwości jezdnych, tutaj ten układ może być różny w zależności też od tego, jaką wersję wyposażenia weźmiemy, bo może nie być po prostu tego wyłącznika Adaptive, to jest przełącznik do zawieszenia głównie. Tutaj oczywiście możliwość podgłaśniania radia, też jest ładnie to wykończone tutaj takim szkiełkiem i te guziki, pod którymi można sobie zaprogramować określone funkcje w samochodzie, co pokazywaliśmy też na innym odcinku. Regulacja temperatury regulowana jest tutaj, nie tak jak kiedyś była, pokrętłami. Przycisk od systemów asystujących kierowcy, po jego naciśnięciu możecie sobie tutaj konfigurować. Ekran też jest dotykowy, także można sobie spersonalizować według własnych potrzeb. W zależności od tego, jaką wersję wyposażenia sobie wybierzecie, czy skonfigurujecie auto, możecie mieć opcjonalnie grzane bądź chłodzone uchwyty na napoje. Wzięliśmy termomat, zobaczymy, czy uda nam się sprawdzić, do jakiej temperatury nam ten uchwyt podgrzeje, czy też schłodzi. I tutaj dodatkowo jest taka kieszeń do ładowania bezprzewodowego telefonu, bądź ewentualnie dodatkowego kluczyka. Jeżeli się nam załączy, no to świeci tutaj ta dioda na niebiesko. Wejście USB oczywiście dodatkowe i mamy tutaj w schowku USB-C. Czego mi osobiście brakuje, to tego, że ten schowek nie jest wykończony
tym takim miękkim zamszem, tylko jest to po prostu plastikowa, tutaj jest zwykła, najzwyklejsza guma. Tutaj te listwy, w zależności od tego też jak sobie auto skonfigurujecie, można sobie różne rodzaje tych listew wybrać i to jest prawdziwe drewno, nie jest to żaden plastik lakierowany. Dla osób, które chciały mieć mocno taki akcent sportowy, dostępne są listwy karbonowe. Natomiast w schowku tutaj już producent zadbał o to, żeby to było ładnie wykończone tym zamszem. U nas samochód dodatkowo jest wyposażony w pakiet Ambient Air, czyli mamy takie olejki eteryczne. Fajnie w całym samochodzie rozprzestrzenia się zapach. To co, jedziemy, zobaczymy jak auto się zachowuje w trakcie jazdy. Co do samego prowadzenia auta, X5 mimo gabarytów, bo podkreślam, auto ma prawie 5 metrów długości, rewelacyjnie się prowadzi. Chociażby dlatego, że mamy zintegrowany układ kierowniczy, czyli nic innego jak tylną oś skrętną. Samochód dużo lepiej się prowadzi, jest bardziej zwinny, dlatego jeżeli myślicie o zakupie takiego samochodu, czy konfigurując za takie auto, czy kupując tak zwanego gotowca, no to jeżeli zamierzacie jeździć takim samochodem po mieście, no to warto zastanowić się nad tą opcją. Kupując nową X5, warto się również zastanowić nad wyborem zawieszenia pneumatycznego. Raz, że dlatego, że mamy możliwość regulacji wysokości tego zawieszenia, możemy go obniżyć, system też sam go obniży w zależności od tego, z jaką prędkością jedziemy. Jeżeli jedziemy autostradą z prędkością powyżej 136 km na godzinę, samochód automatycznie nam się obniży. Jeżeli pojedziemy w teren, możemy sobie samochód podnieść, także nie ma tutaj obawy, że się nim gdzieś zawiesimy. W odróżnieniu od poprzednika, nowa X5 została nafaszerowana multem systemów asystujących, tak jak pokazywałem, asystent cofania. Czy asystent parkowania, czy wyjazdu z miejsca jakiegoś parkingowego, no to mamy oczywiście aktywny tempomat, no to w poprzednim modelu oczywiście było. Asystent utrzymania, dodatkowo mamy asystent skupienia, jeżeli byśmy gdzieś zaspali, tutaj jest kamera przy zegarach, która cały czas śledzi to, jak my się zachowujemy. Pokażę samą zasadę działania tych asystentów, czyli załączamy sobie tutaj asystenta utrzymania pasa ruchu, prędkość oraz tutaj ustawiamy odległość od auta poprzedzającego 120 km na godzinę i tutaj zobaczcie, wystarczy trzymać delikatnie dłonie na kole kierownicy i samochód sam dokonuje korekty skrętu. I tutaj uwaga, ten system działa w momencie, jeżeli mamy zarówno po lewej, jak i po prawej stronie wyrysowane linie. Jeżeli tych linii by nie było, to auto nie będzie nam utrzymywać tego toru jazdy. Dodatkowo jeżeli auto jest wyposażone w head-upa, no to wszystkie informacje o tym, jaka jest aktualna dozwolona prędkość na tym odcinku, czyli rozpoznawanie znaków drogowych mamy auto wyposażone, pokazano mamy odległość i które systemy są załączone. Jeszcze co do samego head-upu, no to jego projekcja jest o 70% większa niż w modelu poprzednim. Zobaczymy, tutaj wystarczy włączyć kierunkowskaz, samochód automatycznie przyspieszy nam i powróci do prędkości, którą mamy ustawioną. A zobaczymy. Jeżeli najechałbym na linię, już widać tutaj, że samochód dokonuje korekty. Jeżeli przez jakiś czas nie będziecie trzymać dłoni na kole kierownicy, od razu system nam o tym będzie przypominał. A zobaczymy. O, nawet długo. O, już nam w tej chwili, już nam na head-upie, może tego nie widzicie. O, natomiast tutaj będziemy widzieć te dane, które się wyświetlają tutaj na zegarach. Jak przestronna jest X5, to zaraz Wam pokażę. Nie bez powodu, żeśmy tutaj przyjechali. Już Wam pokażę. Jesteśmy na takiej, można powiedzieć, piaskownicy i uwaga, X5 rewelacyjnie się sprawuje również w terenie, co wiele osób mogłoby się dziwić. Podkreślam, że nasza X5 jest wyposażona w pakiet sportowy M, ale mamy zawieszenie pneumatyczne, dzięki czemu możemy auto ponieść około 40 mm. Tak jak wcześniej mówiłem, mogliśmy ją obniżyć około 20 mm, czyli zakres jak gdyby regulacji zawieszenia jest w granicach 80 mm. I teraz Wam pokażę kilka fajnych takich rzeczy. Oczywiście to nie jest stricte auto terenowe, natomiast w takim terenie jak tutaj auto sobie z problemu poradzi. Zobaczcie, mamy piach, grząski teren,
ale uwierzcie mi, że samochód sobie świetnie poradzi. Czyli tak, załączamy ten guzik i dodatkowo mamy tutaj pokazane, że jest system zjazdowy. I przełącznikiem do prędkości, jak gdyby do ustawiania tempomatu, ustawiamy prędkość zjazdową. Damy taką minimalną i puszczam nogę zupełnie z pedału hamulca i on sam reguluje teraz każdym z kół, czyli przehamowuje nam lewe, prawe, tylne czy przednie koło, czyli bez problemu zjedziemy. Widzicie, nic nie muszę hamować, załóżmy w zimie, jeżeli zjeżdżacie ze stromego wzniesienia, czy chociażby w lecie, w takich warunkach, jak my teraz mamy. O! Jak hamuje? No. O, i tutaj jest pokazane, że ten system działa i pokazuje prędkość zjazdową, jaką mamy ustawione. Możemy ją oczywiście tutaj zwiększyć do około 6 km na godzinę i tak samo zobaczymy, jak będziemy przejeżdżać przez nierówności. Tym miłym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek w plenerze. Jak widać, X5 w pakiecie sportowym M poradziła sobie z tym grząskim piachem. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach lub kontaktujcie się mailowo czy też telefonicznie. Dla osób, które jeszcze nie wiedzą, zajmujemy się również sprzedażą samochodów, nie tylko testowaniem, to są to nasze samochody. Także masz pytania, chcesz znaleźć samochód, nie masz na to czasu lub nie wiesz, w jaki sposób to robić, również pomożemy. Piszcie również w komentarzach, jakie Wy wybralibyście auto, czy byłaby to X5, czy ewentualnie inny samochód, Audi, Mercedes, czy Porsche, czy Lexus. Także będzie nam miło, jeżeli coś piszecie, kilka słów od siebie. Nie zapomnijcie o subskrypcji, nie zapomnijcie również o łapce w górę. Także zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Do zobaczenia, cześć!